Świadczenie wychowawcze otrzymamy na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje rodzicom niezależnie od dochodów. Od 2022 roku ZUS przyjmuje wnioski o świadczenia 500+. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku. Zatem, aby nastąpiła kontynuacja w świadczeniu 500+, należy w tym roku złożyć nowy wniosek. Jeżeli złożymy wniosek od 1 lutego do 31 maja, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymamy prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jeżeli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymamy świadczenie od dnia urodzenia dziecka. Jeśli dziecko kończy 18 rok życia w trakcie świadczenia, ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez nie 18 lat.